Księga dwunasta. Treść Księgi dwunastej. Państwo Boże między aniołami i między ludźmi tworzy łączność ścisłą. Różnica między aniołami dobrymi a aniołami złymi polega jedynie na kierunku woli. O pochodzeniu rodzaju ludzkiego uczy nas Pismo Święte. Bóg rodzaj ludzki stworzył i dał mu początek. Bóg stworzył praojca rodu ludzkiego, by uzmysłowić jedność. Stworzył go na podobieństwo swoje i jest stwórcą cielesnej istoty człowieka. Nie należy jednak pojmować stworzenia człowieka przez Boga miarą ludzkiej pracy. Bóg swoją mocą w sposób niewidoczny stworzył istotę widoczną. Jedynie Bóg jest stwórcą wszech rzeczy i człowieka.